Młodsi mieszkańcy Radzionkowa w ostatni dzień ferii na pewno się nie nudzili. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie zadbał o bogatą ofertę atrakcji. Ferie w Radzionkowie wiadomo zawsze są i oczywiście będą. Natomiast dzisiaj wyjątkowy dzień, ostatni dzień ferii. Zaprosiliśmy naszych, można powiedzieć, już przyjaciół. Jest to i 330 kompania radiotechników, to są zawodowi żołnierze, oraz 17. Radzionkowską piechotę zmechanizowaną z Radzionkowa. W ramach ferii w hali odbyły się pokazy sprawności bojowej oraz zawody strzeleckie. To dość nietypowy sposób na ferię, ale na pewno zdobył uznanie uczestników. Naszym zadaniem w szczególności było zaprezentować sprzęt, jakim dysponujemy. Dokładnie pokazaliśmy oporządzenie taktyczne, jakie wykorzystujemy, czyli prościej to, co na siebie zakładamy. Repliki broni, zaznaczam, są to repliki broni palnej, nie broń. I różnego rodzaju drobniejsze wyposażenie. Wiadomo, że najprzyjemniejsza nauka to ta podczas zabawy, dlatego część praktyczna podobała się najmłodszym najbardziej. Myślę, że zarówno dzieci bardzo cieszą się z tego, że mogą na siebie ubrać ten sprzęt wojskowy, ale pokaz sprawności również cieszył się ich dużym zainteresowaniem. Kto chciał, to mógł sobie podejść tutaj postrzelać, za chwilę mógł sobie iść pograć badmintona. I także no, ten ostatni dzień ferii myślę, że dzieci zapamiętają już na długo. Mamy nadzieję, że uczniowie wrócili do szkoły z nową energią i nowymi sprawnościami, niekoniecznie bojowymi.